Cześć! W ostatnim odcinku opowiadałem Wam o tym, w jaki sposób drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza na przykładzie Legii Warszawa atakuje. Dzisiaj chciałbym przejść do fazy obrony i sprawdzić, czy Czesław Michniewicz lubi autobusy. Zaczynamy! Ustawiłem drużynę Czesława Michniewicza z trójką środkowych obrońców, dwójką wahadłowych, trójką pomocników w środku i dwoma napastnikami. W taki sposób ta drużyna nominalnie występowała przeważnie w meczach Ligi Europejskiej, które prowadził Czesław Michniewicz w kontekście prowadzenia drużyny Legii oczywiście. Legia w momencie, kiedy przeciwnik zaczynał rozgrywanie piłki, starała się stosować pressing już bezpośrednio na dwójkę tych obrońców. Napastnicy Legii byli ustawieni lekko na bok, tak żeby zarówno asekurować poczynania bocznych obrońców i starać się doskoczyć do nich w razie odegrania piłki, natomiast głównie skupiali się na tych graczach w środku i celem było to, żeby zmusić ich do błędu albo uniemożliwić im odegranie piłki do środka. Oczywiście jeżeli grali przeciwko drużynie takiej jak Napoli, która również jak Rosja gra w systemie 4-3-3, ustawienie Legii w fazie obronnej wyglądało w następujący sposób. Oczywiście zawodnicy drużyny przeciwnej starali się wykorzystać najczęściej rozgrywającego do wyprowadzenia piłki. W tym momencie gracze Legii przesuwali swój blok pomocników znacznie wyżej. Środkowy pomocnik starał się asekurować i lekko naciskać rozgrywającego, natomiast boczni gracze starali się być w linii, ale lekko rozsunięci w ten sposób, żeby zarówno asekurować dwójkę pomocników ze środkowego bloku, ale również mieć na uwadze w razie czego asekurację bocznych obrońców. I w momencie, kiedy drużyna przeciwna w takim ustawieniu próbowała wyprowadzić piłkę za pomocą obrońców i była ona kierowana do bocznego obrońcy, wtedy zawodnik Legii z linii pomocy starał się wywierać pressing na tym obrońcy, natomiast jeden z wahadłowych po tej stronie przesuwał się wyżej, żeby zająć jego miejsce. To sprawiało, że Legia mogła zarówno presować, jak i utrzymywać cały czas równowagę w środku boiska. Ponieważ widzimy, że było tutaj trzech graczy, którzy są pomocnikami drużyny przeciwnej i również trzech zawodników podopiecznych Czesława Michniewicza, którzy asekurowali tą strefę. Oczywiście w tym momencie drużyna, która gra piątką, może przestawić się na czwórkę obrońców i cały czas utrzymuje przewagę nad trójką graczy atakujących, więc raczej nie ma tutaj dużego zagrożenia tego, że pójdzie jakaś długa piłka na skrzydło do pustej strefy. Takie ustawienie sprawiało, że Legia mogła dokonywać pressingu. Gracz, który znajdował się tutaj, mógł wywołać pressing zarówno na tym pomocniku, jeżeli doszedłby do piłki, jak również na graczy z formacji ataku w momencie, kiedy piłka zostałaby skierowana do niego. Podobnie wyglądała sytuacja tutaj. Środkowy napastnik napierał na rozgrywającego, a boczny pomocnik z bloku asekurował gracza z linii środkowej po drugiej stronie. Gdy przeciwnik wyprowadzał piłkę i wychodził z własnej połowy, gracze Legii nie starali się szybko i silnie presować z doskoku, tylko ustawiali się w formacji, która często nazywa się diamentem. Działa ona na takiej zasadzie, oczywiście wahadłowy wraca na swoją pozycję, więc znowu wracamy do piątki z tyłu. Natomiast to co ciekawe, w środku pola Czesław Michniewicz ustawia diamentową klatkę. Co ona powoduje? Do jej wykorzystania potrzebny jest drugi napastnik. Gdy Czesław Michniewicz starał się presować w fazie rozegrania dwoma graczami, to w momencie, kiedy przeciwnik wyprowadza piłkę, następuje przejście na podwieszonego gracza, podwieszonego napastnika, bądź może być to ofensywny pomocnik i na szpicy zostaje tylko jeden gracz. Dzięki temu w środku pola czterech graczy tworzy nam diament. Klatkę, która sprawia, że
przeciwnikowi będzie bardzo trudno zagrać prostopadłą piłkę przez tą część boiska. Ponieważ jeżeli mamy graczy ustawionych w linii, czyli jeżeli decydujemy się na bronienie czterema graczami w linii, to w zasadzie możemy, przeciwnik może jednym podaniem przeciąć to ustawienie, jeżeli oczywiście pomocnicy są ustawieni bardzo szeroko. Natomiast jeżeli są bardzo wąsko w środku, to w zasadzie może ich ominąć tutaj jednym, dwoma podaniami i przejść od razu do rozegrania piłki z swoimi napastnikami. Natomiast ci gracze zostają ominięci. Dlatego Czesław Michniewicz woli stosować diament. Dlaczego? Ponieważ diament, tak jak powiedziałem, po pierwsze jest prewencją przed prostopadłymi podaniami, ponieważ gdyby ten gracz chciał zagrać piłkę do tego będącego w ataku, to musi ona minąć dwóch zawodników po drodze. Zawsze jest szansa na to, że któryś z nich się przesunie i przetnie tą piłkę. Dlatego takie ustawienie sprawia, że ta strefa, jeżeli oczywiście gracze występują w odpowiedniej odległości od siebie, ponieważ jeżeli ta kratka będzie za szeroka, to w zasadzie traci ona sens. Ona musi być ustawiona w ten sposób, żeby ci gracze zarówno byli ustawieni stosunkowo szeroko, jak również to ustawienie ma sprawiać, że klatka będzie zamykała przed właśnie zagraniami prostopadłymi. Drugą zaletą klatki jest to, że jeżeli jakiś gracz przeciwny znajdzie się w środku, to może zostać w bardzo prosty sposób spresowany. W jaki sposób? Mianowicie gracze, którzy go okalają, będą starali się ustawić w taki sposób, żeby ten piłkarz nie miał za bardzo możliwości do grania do kolegów, którzy są z boku i będą powoli zbliżać się w jego stronę, aż w końcu któryś z nich zaatakuje mocniej i postara mu się odebrać piłkę. Dlatego przeważnie przeciwnicy nie będą chcieli trzymać zawodnika w środku tej klatki. Drugą zaletą klatki dla drużyny broniącej jest to, że gracz, który znajduje się w środku, jest w zasadzie zamknięty właśnie od podań. Ponieważ gdyby przykładowo ten gracz chciał zagrać piłkę do tego piłkarza, to dwóch graczy może zbiec i przeciąć tą linię podania. Dlatego on jest zarówno zamknięty od zewnątrz, jak i od środka. Oczywiście dobrzy technicznie gracze, którzy są również doświadczeni, potrafią sobie poradzić w takiej sytuacji. Drużyny będą starały się rozciągać tą klatkę, żeby doprowadzić do wolnego pola dla tego gracza. Natomiast dopóki drużyna utrzymuje strukturę klatki, to jest ona bezpieczna i raczej przeciwnik nie będzie chciał w niej grać. To oznacza, że przy ustawieniu takim, jaki preferują Rosjanie, czyli 4-3-3 z trójką w środku, pomocnicy rosyjscy raczej będą się starali grać bokami, niż próbować znajdować się w tej strefie, gdzie mogą stracić piłkę albo wykonać niedokładne podanie. Dzięki temu Czesław Michniewicz uzyskuje względny spokój w środku. To oznacza, że przeciwnik raczej nie będzie grał przez środek. Za Paulo Sousy wyglądało to zupełnie inaczej, ponieważ graliśmy przeważnie dwoma napastnikami, czyli ta formacja to była 3-5-2. To oznacza, że w środku było trzech graczy. Oczywiście w fazie obrony również mogą oni ustawić taką strefę prewencyjną, zbudowaną na trójkącie i ona również chroni przed prostopadłym podaniem. Natomiast w momencie, kiedy jeden gracz się pomyli albo nie przesunie odpowiednio, to od razu mamy otwartą strefę i można zagrać piłkę bezpośrednio do ataku. Drugą przypadłością grania w ten sposób jest to, że jeżeli przeciwnik skoncentruje grę na skrzydle i pomocnicy pójdą na zabezpieczenie tej zagęszczonej strefy, to przeciwnik może w bardzo łatwy sposób zagrać piłkę w tą strefę. Jak widzimy, nie ma tutaj zawodników broniących i takie sytuacje też widzieliśmy, szczególnie w pierwszym spotkaniu z Albanią, gdzie polscy pomocnicy starali się koncentrować w jednej strefie do bronienia, a druga strona boiska była zupełnie otwarta. Dzięki zastosowaniu diamentowej klatki możemy to częściowo wyeliminować, dlatego
że nawet jeżeli gracze broniący przesuną się, to zawsze pozostaje ten czwarty gracz, który będzie częściowo asekurował tą strefę. To sprawia, że przeciwnikowi nie będzie łatwo zagrać piłki na drugą stronę. Jeżeli ją przeprowadzi na drugą stronę, będzie musiał przeważnie z tych pozycji przeprowadzić ją poprzez tego pomocnika, co sprawia, że będzie kosztowało to trochę czasu drużynę atakującą, a dzięki temu klatka może się przesuwać. I to jest kolejna jej zaleta. Tą klatkę można w zasadzie przesuwać wzdłuż całej linii pomocy. Oczywiście są pewne mankamenty tego rozwiązania. Ta czwórka zawodników, ze względu na to, że nie jest ustawiona w linii, musi się bardzo dużo poruszać. To znaczy, że jeżeli przeciwnik będzie grał piłkę od strony prawej do lewej, to wtedy będziemy widzieli przesunięcia tej klatki, co będzie oczywiście sprawiało, że ci gracze będą się męczyć, tracić siły. I było to wyraźnie widać, szczególnie w drugich połowach meczów Legii, która była prowadzona wtedy przez Czesława Michniewicza, gdy po prostu gracze z tego diamentu nie wytrzymywali fizycznie. Wystarczy, że jeden gracz nie zdąży z przesunięciem i cała ta idea wtedy traci. Przechodzimy w zasadzie na zwykłą trójkę w środku, a jeżeli zostaje sama trójka w środku, a ten czwarty zawodnik przestaje brać udział w tej fazie obronnej, to wtedy przeciwnik może w bardzo łatwy sposób przenosić piłkę na drugą stronę, a tych trzech graczy będzie musiało biegać jeszcze więcej. I to był generalnie problem, z którym Czesław Michniewicz nie mógł sobie poradzić i o tym mówił, że jego zawodnicy byli zmęczeni w czasie meczów. Byli zmęczeni ze względu na to, że musieli bardzo dużo przesuwać w linii pomocy i to sprawiało, że jak ta klatka zaczynała się rozlatywać, to ci gracze zaczynali coraz częściej schodzić niżej i wtedy pojawiało się to, o czym mówimy, czyli słynny autobus. Ten autobus oczywiście nie wynikał z tego, że tak chciał bronić Czesław Michniewicz, tylko wynikał z tego, że gracze nie umieli się już odpowiednio ustawić, często ustawiali się w linii albo w jakiejś rozproszonej strukturze, co powodowało, że przeciwnik mógł lepiej penetrować głównie tą strefę i dzięki temu gracze, którzy chcieli bronić, nie mogąc już stworzyć tutaj klatki z diamentowej z czwartym zawodnikiem, mieli do wyboru albo bronić w taki sposób, czyli ustawić trójkę i powodować, że będzie można łatwo dla przeciwnika przejść skrzydłami, albo ustawić się w taki sposób, czyli starać się chronić równomiernie dostępu do bramki, co oczywiście skutkuje tym, że drużyna się bardzo mocno cofa, przeciwnik napiera, idzie dużo piłek za plecy do tych graczy, i zawodnicy broniący bardziej się męczą. Co jest jeszcze dodatkową zaletą diamentowej klatki? W przypadku, kiedy jeden z napastników wyjdzie troszeczkę wyżej i wyjdzie za nim obrońca, ten defensywny pomocnik może z automatu wskoczyć w jego miejsce, bo jeżeli nie wejdzie, to oczywiście może pójść piłka na przykład od tego gracza w tą strefę, ten gracz może atakować i wyjść jeden na jeden z bramkarzem. Dlatego dzięki temu, że tu jest ustawionych czterech graczy, zawsze ten jeden najbardziej ustawiony defensywnie może wskoczyć w miejsce wychodzącego obrońcy, a ten w zasadzie wychodząc za napastnikiem znowu ustawia się w strukturze klatki, więc cały czas mamy zachowaną strukturę diamentu w fazie obronnej, co sprawia, że nie tracimy nic z tej sytuacji, i przeciwnik dalej musi kombinować, co może zrobić, by zaatakować taką drużynę. Widzieliśmy oczywiście w meczach Legii, że Legia nie dopuszczała graczy do wejść w pole karne. Było bardzo mało strzałów generalnie z tego sektora. One były bardzo dobrze bronione. Legia pod wodzą Czesława Michniewicza, jeżeli traciła bramki, to były to bramki albo z bocznych sektorów, albo sprzed pola karnego. Oczywiście jest jeden minus tego ustawienia. Napastnik zostaje sam w ataku, więc w momencie przejęcia piłki ci gracze ustawieni tutaj i wahadłowi
Muszą się bardzo mocno i szybko zaangażować do ataku. Oczywiście takie ustawienie sprzyja temu ze względu na fakt, że jeżeli gracze stoją w linii, czwórką w linii i przejmują piłkę w tej strefie, to zobaczmy, że nie mają oni w zasadzie możliwości grania w żaden inny sposób, jak albo do tyłu, albo do siebie, albo do tego jednego napastnika. Ponieważ ustawienie w linii spłaszcza im możliwości rozegrania piłki. Natomiast w diamencie jest o wiele łatwiej, ponieważ zawodnicy pokrywają większy obszar generalnie w momencie nawet ataku. Widzimy, że to jest podwójna strefa trójkątów, czyli można rozgrywać tą piłkę po trójkącie jednym bądź po drugim. To znacznie zwiększa szansę na powodzenie gry, skraca pole gry, ponieważ nie musimy grać długich piłek. Ta czwórka może wymieniać ze sobą króciutkie podania i sekwencją tych podań może przesuwać się do przodu. I to jest ogromna zaleta tego ustawienia. Dajcie znać, co wy myślicie o tym ustawieniu i generalnie o tym, w jaki sposób Polska powinna bronić w meczu z Rosją. Jeżeli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, dajcie proszę znać w komentarzach, a tymczasem dziękuję.